Keto wtorek, odcinek setny. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, witam Was w ostatnim keto wtorku, ale nie płaczemy, ponieważ chciałam się z Wami podzielić moimi planami, no bo jak się ktoś zbliża do setki, to zastanawia się w ogóle nad tym, co zrobił, czego dokonał, a co jeszcze być może warto zrobić, więc chcę Wam powiedzieć o tym, co planuję. I będę też miała dla Was naprawdę fajną niespodziankę i konkurs z nagrodami. Także zapraszam Was na ten nasz ostatni keto wtorek. Moi drodzy, co dalej? Chciałam się tym z Wami podzielić, ponieważ już od jakiegoś czasu właśnie zastanawiam się, jakby w którą stronę z tym kanałem pójść. I tutaj odpowiedzią było między innymi była nowa seria Keto Q&A, która no mamy około 10 odcinków. Natomiast po prostu byłam w mega pozytywnym szoku, jak ciepło ją przyjęliście, że oglądalność tej serii, mimo że jest nowa, a jesteście przecież przyzwyczajeni do wtorków i do keto wtorków, no to jest bardzo duża i widzę, że rzeczywiście te moje odpowiedzi na Wasze pytania to jest coś, czego bardzo wiele osób potrzebowało, bo po prostu nie wymyślam tutaj tematów, chociaż i tak zawsze starałam się jakby pytać Was, o czym chcecie słuchać tutaj na kanale, bo jest to nasze wspólne miejsce. No ale właśnie odpowiadam konkretnie na Wasze pytania, także tutaj keto tematy zostają i myślę, że piątkowe keto Q&A to jest to, co było nam wszystkim potrzebne i bardzo dziękuję Mariuszowi, który w sumie dał mi ten pomysł właśnie na keto Q&A. Także to jest jedno. Natomiast druga sprawa jest taka, że pasuje coś zmienić. Nie ukrywam, mi się dżingiel z keto wtorków już trochę przejadł, tym bardziej, że robiłam go kilka dobrych lat temu i powiem Wam szczerze, że po prostu układałam na czarnym kartonie białe literki ze Scrabble, z tej gry, nie wiem czy kojarzycie, no i właśnie tak profesjonalnie powstała ta czołóweczka. Także mam nadzieję na odświeżenie wkrótce trochę właśnie czołówek kanałowych. Jeżeli być może specjalizujecie się w tym i macie jakiś pomysł, to napiszcie do mnie na kontakt@joannaserwa.pl. Bardzo chętnie porozmawiam na ten temat, bo ja nie ukrywam, że brak mi czasu i umiejętności, żeby coś fajnego tutaj stworzyć. Natomiast oczywiście to nie jest najważniejsze. Przechodzimy do jakby sedna. Troszkę te keto wtorki zaczęły mnie w pewnym momencie ograniczać, bo są różne treści, różne tematy, które ja chcę poruszać na tym kanale i o które Wy również prosicie, tak na przykład jak chociażby ostatnio bardzo fajna prośba o adaptogeny na keto albo o rankingi różnych produktów, czy o polecanie różnych produktów, o vlogi, których też chcę, żeby było więcej, takie fajne, przyjemne, ale też z jakimś konkretnym tematem vlogi. No i nie zawsze po prostu one się wpisują w stricte w tą tematykę, którą ja sobie obrałam dla keto wtorków. Może zauważyliście, czasem jakieś moje polecenia miesięczne były w niedzielę, ale ja nie pracuję 24 godziny na dobę na YouTubie i to jest taki wręcz powiedziałabym trochę dodatek, chociaż bardzo fajnie nam to wszystko się rozrosło i ja się też z tego mega cieszę, ale po prostu nie jestem w stanie fizycznie, czasowo nagrywać aż 3 filmy w tygodniu, a dodatkowo też zauważyłam, że po prostu jak ja będę zmęczona tym, no to Wy też to odczujecie, bo po prostu te treści byłyby wtedy słabsze. Także dlatego też keto wtorki nas żegnają, my żegnamy keto wtorki, ale we wtorki nadal będzie film. I będą filmy tylko o po prostu zróżnicowanej tematyce. Oczywiście keto dalej będzie i nieraz ten wtorek to będzie film, który będzie takim typowym keto wtorkiem. Bo słuchajcie, keto to jest dla mnie styl życia i z tego się zupełnie nie wycofuję, więc też no nie będę teraz po prostu gadała o, przepraszam bardzo, dupie marynie, no bo byłoby to bez sensu i nie byłoby to spójne ze mną. Dlatego, no to jest takie trochę powiedziane, że ostatni keto wtorek, ale we wtorki nadal mam nadzieję, że będziecie się tutaj ze mną regularnie spotykać. I po prostu będą to różne treści z zakresu zarówno ketozy, jak i ogólnie pojętego zdrowia, dobrego samopoczucia,
biohackingu, czy też tego, w czym ja no, jeszcze przez wiele lat pod kątem współpracy z firmami się specjalizowałam, czyli zwiększania efektywności zarówno osobistej, jak i biznesowej, być może coś z ergonomii pracy. Jak macie jakieś ciekawe tematy, to chętnie o nich poczytam, więc możecie się podzielić w komentarzach, bo przecież też ten kanał tworzę dla Was, więc chcę, żeby tam były takie treści, które Was przede wszystkim interesują. No dobrze, ale moi drodzy, za nami 100 odcinków Keto Wtorków. Myślę, że kawał wiedzy, no i kawał mojego czasu, a także Waszego, jeżeli obejrzeliście wszystkie Keto Wtorki, a wiem, że są takie osoby, które je obejrzały, a nawet zrobiły notatki. Także myślę, że możemy sobie tutaj wspólnie pogratulować tego sukcesu. I żeby to uczcić, to mam dla Was konkurs z nagrodami. Słuchajcie, ta nagroda będzie troszeczkę przesunięta w czasie, ale takie przesunięcie gratyfikacji też jest całkiem, myślę, fajne nieraz. Mianowicie, po, myślę, dużym sukcesie, jakim było wypuszczenie kursu online Keto Start, czyli mojego kursu o ketoadaptacji, dosłownie parę miesięcy temu i po mega takim pozytywnym przyjęciu od Was i też po tych mega pozytywnych komentarzach i mailach, które dostaję od moich kursantów, czas na krok dalej. Pomyślałam, co takiego mogę dla Was przygotować, żeby jakby też większa ilość osób mogła skorzystać z procesu, tak? Nie z filmów, którymi się tutaj też mojej wiedzy, z którą się z Wami dzielę, ale właśnie z całego procesu, bo tym właśnie był kurs Keto Start i tym chcę, żeby był kolejny kurs o ketoredukcji, o odchudzaniu na keto i chcę, żebyśmy wspólnie z tymi osobami, które tego chcą i potrzebują oczywiście, żebyśmy przeszli taki miesięczny proces odchudzania, no bo wiadomo, że niektórzy przed wakacjami chcą zrobić formę życia, więc myślę, że to jest dobry czas i mniej więcej za miesiąc ten kurs się pojawi, jeżeli tutaj nic mi planów nie pokrzyżuję, ale wszystko już jest na tyle zaawansowane, że mogę Wam powiedzieć, że mniej więcej za miesiąc będzie premiera tego kursu. I teraz tak, dla Was konkurs. W opisie filmu znajdziecie regulamin i jakby wszystkie informacje, natomiast już mówię, jak wygląda konkurs. Do wygrania będzie 5 dostępów do właśnie tego kursu premium, które właśnie dostaniecie za około miesiąc, jak kurs jakby rozpoczniemy. Natomiast co należy zrobić? Oczywiście mam nadzieję, że skoro to oglądacie, no to już subskrybujecie mój kanał i to jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz to jest komentarz. W komentarzu napisz proszę, czego oczekujesz od takiego kursu o właśnie odchudzaniu na keto oraz dlaczego właśnie Ty powinieneś wygrać ten kurs ode mnie. Bardzo zależy mi na tym, żeby to były Wasze takie osobiste odpowiedzi. Wiadomo, że tutaj nie trzeba się dzielić wszystkim z całym światem, ale po prostu jakby chciałabym dać dostęp do tego kursu rzeczywiście tym osobom, które najbardziej tego potrzebują, no i też, które najbardziej mnie zaciekawią swoimi odpowiedziami. Także po pierwsze, czego oczekujesz od tego kursu i dlaczego właśnie Ty masz wygrać? Macie tydzień czasu na udzielenie mi odpowiedzi, a później ja ogłoszę też tutaj na YouTubie w jednym z kolejnych filmów wyniki. Także trzymam za Was kciuki i liczę na dużą aktywność pod tym filmem, bo naprawdę myślę, że warto zawalczyć o udział w tym kursie. A oczywiście ci, którzy nie wygrają, to pewnie i tak na start będzie jakaś fajna promocja. Także zapraszam Was do obserwowania kanału i do śledzenia tego, co się dzieje. No i moi drodzy, nie żegnamy się, tylko po prostu z nową energią wchodzimy w kolejny rozdział, w kolejny etap. Ja się bardzo cieszę, że jesteście tu ze mną i bardzo serdecznie Wam za to dziękuję, bo tak to moje gadanie do kamerki byłoby totalnie bez sensu, więc fajnie, że jesteście, fajnie, że tworzymy taką zgraną społeczność i że nawet komentarze, które się pojawiają pod moimi filmami, to nie są jakieś hejty jedni na drugich, jak to czasem niestety na forach, szczególnie ketogenicznych, tylko rzeczywiście, że nawet jeżeli sobie coś doradzamy, to konstruktywnie wspieramy się i dzielimy wiedzą. Także to jest mega, mega super. Bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych, nie keto wtorkach, ale w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło, cześć!